Karol, jest ten odbiór mieszkania, tak, przychodzisz z nabywcą i co? I udajesz się w stronę światła, czyli w stronę okna. No bo okna to jest częsty problem, dlatego że one bywają chyba porysowane stosunkowo często. Czy nie? Zgadza się. Zarysowania na oszklaniach są bardzo częstymi pozycjami w protokołach odbiorowych. Wynika to z faktu, że oszklenia są relatywnie łatwym elementem do uszkodzenia podczas prac realizatorskich i później sprzątających, porządkowych. Okna weryfikujemy faktycznie zazwyczaj w pierwszej kolejności ze względu na to, że wymaga to od nas bardzo dużej uwagi i pochłania dużo czasu. Okna, podobnie jak wszystkie elementy, z którymi mamy do czynienia w trakcie odbiorów, podlegają również pewnym obostrzeniom i normom, w obrębie których się poruszamy, sprawdzając je pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych. Czyli uproszczając, są jakieś normy, które mówią, jaka rysa jest na tyle mała, że jeszcze jest w porządku, a są takie, które mówią, że no, pewna wielkość rysy już jest niedopuszczalna, tak? Dokładnie. Oprócz tego jeszcze normy precyzują dokładnie sposób kontroli oszklenia. Mówią o tym, z jakiej odległości powinniśmy patrzeć na okno, w jakich warunkach i jak powinna podlegać, w jaki sposób ta kontrola powinna przebiegać. Jest wyszczególnione, że takie okno powinniśmy odbierać z odległości 2 metrów, patrząc na wprost, na tle jednolitego ekranu albo jednolicie zachmurzonego nieba, przy jednolitym I to wszystko jest w tej normie? rozświetleniu. Wszystko jest sprecyzowane To o w tym normie. rozchmurzonym niebie to też ma być, to też jest w normie? Tak. Okej. I 2 metry tak samo, tak? Czyli 2 metry od okna. I wtedy patrzysz i co? Jeśli są te rysy i one jakby są nienormowe, Jeżeli przekraczają, jeżeli zarysowania zweryfikowane w taki sposób przekraczają również określone parametry w normach, wtedy możemy z czystym sumieniem wskazać je w protokołach usterkowych. Trzeba pamiętać o tym, że stolarce okienny czy stolarka okienna podlega kontroli również w momencie, kiedy jest odpowiednio wyczyszczony, jest czysta, jest niemalże krystalicznie czysta ze względu na jakby sam fakt i sposób przeprowadzania tej kontroli. Wszelkie nie są dopuszczalne jakiekolwiek zabrudzenia. W związku z czym no tutaj sama interpretacja tej normy i sposób kontroli jest bezpośrednio dostosowany do warunków, w jakich się znajdujemy. Super. No to chyba tyle o oknach. Bardzo Ci dziękuję. Ważne, rozumiem, żeby na te rysy patrzeć. Jeśli one są, no to deweloper na swój koszt w zasadzie powinien je naprawić i ta naprawa jest albo poprzez no, pewne jakieś tam wyszlifowanie, a w skrajnej sytuacji nawet trzeba wymienić szybę zakładu, tak? Zgadza się. Płytkie zarysowania, takie włosowate, które są powierzchowne, da się polerować bez utraty tych parametrów technicznych materiału oszkleń w tym przypadku. Głębokie zarysowania i próba ich ewentualnej naprawy często wiąże się z ryzykiem powstania soczewki. W momencie, kiedy zbyt głęboko będziemy starali się wyszlifować to zarysowanie, wtedy istnieje ryzyko, że ta rzeczywistość przez to okno będzie nam się załamywało, co jest rzeczą chyba nawet bardziej niepokojącą niż jakieś drobne zarysowania, które na tych szybach mogą się znaleźć. W związku z czym faktycznie zarysowania płytkie podlegają korekcie, natomiast duże uszkodzenia mechaniczne i wady fabryczne, które również są określone przez normę, wiążą się z koniecznością wymiany całego pakietu szybowego. Super, bardzo dziękuję.